Czego tym razem byś szukała w związku? Na pewno szacunku. To jest według mnie numer jeden zasada. Szacunku, bliskości. Z Wiką wydaje mi się, że mam najlepszy kontakt, bo pamiętam, że Wika pierwsza była po rozstaniu i ja miesiąc później byłam po rozstaniu i pamiętam, że my się spotkałyśmy, siedziałyśmy na kanapie i obie płakałyśmy razem do poduszki. No jak ja to zobaczyłam, to byłam bardzo zdziwiona, bo ja się o nikim nie wypowiadałam nigdy negatywnie, publicznie i było to dla mnie dość przykre, no ale co mam poradzić, nie jestem tą osobą i po prostu odebrałam to w taki sposób negatywny, no ale zrobił to, co zrobił i po prostu tak wyszło. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Paulina Kozłowska. Cześć, cześć Paulina. Hejka. Jesteśmy oczywiście na evencie, a ja na eventach nie widzę Cię często, wręcz w ogóle, więc pytanie, jak Ty się w ogóle tutaj czujesz w takim otoczeniu? Powiem szczerze, że rzadko właśnie przyjeżdżam na eventy, ale to też spowodowane jest tym, że mieszkam w Krakowie i jednak studiuję na co dzień, pracuję, więc to nie jest tak, że mam łatwo jak znaleźć czas na eventy, ale teraz akurat się wybrałam. Rzadko, ale przyjeżdżam. No i powiem, że jest to dla mnie trochę nowe środowisko, bo ja ogólnie nie otaczam się w świecie internetowym bardzo. Mam raczej swoich przyjaciół, ale raz na jakiś czas lubię się wybrać i jest fajnie. To jest też nasz pierwszy wywiad, więc chętnie zapytam, jak Ty w ogóle się czujesz, czy się stresujesz. Mam wrażenie, że jest luz absolutny. No, powiem, że jest to chyba taki mój drugi albo ewentualnie trzeci wywiad, więc no jestem trochę zestresowana. Ja raczej nie lubię udzielać wywiadów, no ale teraz jakoś tak stwierdziłam, że dobra, mogę odpowiedzieć na kilka pytań. Bardzo się cieszę i czuję się zaszczycona. I od razu przejdę do konkretnych tematów, dlatego że dzisiaj na evencie nie jesteś sama, towarzyszy Ci tajemniczy Kuba, więc od razu chętnie zapytam, kim jest Kuba? A moim kolegą. Kolegą czy coś więcej? Kolegą. Jasne. Czuję się jak taka wścibska ciotka, więc nie będę tutaj drążyć, ale zapytam inaczej, czy Twoje serce jest gotowe na nowe, bo wiemy, że na początku tego roku internet rozpisywał się o Twoim rozstaniu z Mini Majkiem, to chyba wszyscy o tym wiemy. Czy to już jest za Tobą? No, minęło już ponad 7 miesięcy, bo my się rozstaliśmy w lutym, więc już trochę czasu minęło. Czasami mam wrażenie, jakby to było niedawno, ale jednak jak tak patrzę sobie na kalendarzu, no to już trochę minęło. No i nie ukrywam, że no na razie z nikim się tak nie spotykam, jeżeli chodzi o związek, ale wydaje mi się, że z biegiem czasu po prostu będę gotowa na związek nowy. Trochę czasu minęło, no i wydaje mi się, że z czasem będę po prostu gotowa na to i w sumie to tyle. A randki z Tindera, tak czy nie? Nie, chociaż powiem, że na samym początku widziałam, że w internecie ludzie wstawili screena i faktycznie na jeden dzień założyłam Tindera, ale nie pod takim względem, żeby się z kimś umówić na randkę, tylko chciałam zobaczyć z ciekawości i po jednym dniu stwierdziłam, że jednak moja ciekawość została zaspokojona i po prostu się z nikim nie spotkam z Tindera. Mam wrażenie jednak, że każdy związek czegoś nas uczy i pamiętam, jak to było w mojej przeszłości, że zawsze przynajmniej wiedziałam, czego już nie chcę, a to jest bardzo dużo, bo jak wiesz, czego nie chcesz, to też potrafisz sobie to odwrócić i domyśleć się, czego tym razem byś potrzebowała. Więc pytanie, czego tym razem byś szukała w związku? Na pewno szacunku. To jest według mnie numer jeden zasada. Szacunku, bliskości. I dużo zaufania na pewno. A tak to no nie wiem, jest dużo takich rzeczy, o których mogę mówić, że w związku powinno być, ale wydaje mi się, że numer jeden to jest szacunek do drugiej osoby. Mam wrażenie też, że on nie wziął się, ten szacunek, w Twoich słowach bez przyczyny, bo faktycznie widzowie w komentarzach często dopatrywali się, że Mini Mike nie zawsze go do Ciebie miał. Jak to wygląda z Twojej strony? Bo widzowie to jedno, ale to, co Ty masz w głowie i w sercu, to drugie. No ja bym wolała się nie wypowiadać na ten temat, bo ja jednak zakończyłam tą relację w taki sposób, że powiedziałam na jednym z moich odcinków, jak to wyglądało i więcej nie wypowiadałam się na ten temat i nie chciałabym się wypowiadać. Niestety z drugiej strony to tak nie wyglądało, że czasami były jakieś wypowiedzi, ale ja z szacunku do tego związku, bo trwał on ponad 2 lata i jednak mam też szacunek do niego, nie chciałabym publicznie się wypowiadać jakoś źle na ten temat.
To tutaj postawię kropkę i przejdę do kolejnego tematu. Wiem, że wydajesz książkę. Tak. Znaczy, o czym ona będzie? No i tutaj się właśnie chyba taki największy, największa przykrość mi spotkała pod takim względem, że ludzie totalnie źle zinterpretowali to, co ja napisałam, bo ja nie napisałam, ja tam, jak przeczytałam to później na spokojnie kilka razy i z moimi znajomymi i z innymi ludźmi, to może faktycznie ludzie mogli to wziąć, że ja piszę książkę o tym, jak stać się influencerem albo o budowaniu swojej pozycji w internecie, lecz totalnie o tym nie jest. Ja zajęłam się pracą w branży beauty i prowadzę swój gabinet. No jakby to będzie moja przyszłość i dążę i pracuję codziennie praktycznie w swoim gabinecie. No i tam jest, w tym e-booku chciałam przedstawić prowadzenie social mediów dla branży beauty, typu jakie są trendy w branży beauty. Nawet niektórzy, którzy prowadzą swoje salony, oni nie mają czasu zajmować się swoimi social mediami, nie wiedzą nawet, jak stawić relacje wyróżnianą. Jest bardzo dużo takich kwestii, o których ludzie nie mają czasu, albo po prostu starsze pokolenie, one nie ma pojęcia, jak niektóre rzeczy zrobić. I ja to jest taki poradnik, jak działać w social mediach ze swoim salonem beauty. A ludzie to odebrali tak, jak ja bym miała stworzyć książkę o tym, jak się stać popularnym, gdzie no, o tym nie mam wiedzy, bo nie ukrywajmy, nie stałam się popularna przez siebie samą. Wiesz co, ja bym tutaj nie była taka surowa i nawet gdybyś zechciała napisać książkę o tym, jak stać się influencerką, tak jak powiedziałaś, jak odebrali tu ludzie, dlaczego nie? Nie, to na pewno bym czegoś takiego nie zrobiła. Ja dokładnie, ja pamiętam, że siedziałam na kanapie i nagle moje przyjaciółki wysyłają mi te wszystkie rzeczy, które się działy w internecie po tym, jak wstawiłam to story. No i jak ja to zobaczyłam, to byłam w szoku, że ludzie tak to zrozumieli, tak mnie strasznie wyzywali, a tak naprawdę ja się dziwiłam, że dlaczego dostałam taki hejt, jak ja nic złego nie zrobiłam i ludzie to jeszcze inaczej zinterpretowali i do dziś nawet mnie jakieś tam wyzywają czy coś takiego, gdy ja tego w ogóle nie miałam na myśli, no ale trudno, no taki jest internet po prostu. No ale przykrość spotkała cię też, mam wrażenie, że ze strony dawnego kolegi, Trąby, no i jest też w tym Michael, ale tutaj jakby nie chcę wchodzić za bardzo na ten grunt. Co ty na to? Czy to było faktycznie dla ciebie przykre? No jak ja to zobaczyłam, to byłam bardzo zdziwiona, bo ja się o nikim nie wypowiadałam nigdy negatywnie, publicznie i było to dla mnie dość przykre, no ale co mam poradzić, nie jestem tą osobą i po prostu odebrałam to w taki sposób negatywny, no ale zrobił to, co zrobił i po prostu tak wyszło. Paulina, a jeśli chodzi o ekipę Gen Z, lubisz, oglądasz, znasz? Tak, lubię, oglądam i również znam, bo często właśnie na jakichś imprezkach się spotykamy czy coś takiego, więc jestem na bieżąco. A kogo najbardziej z ekipy darzysz taką największą sympatię? Jeżeli chodzi o Gen Z, to wydaje mi się, że najlepszy kontakt mam z Wiką, ale ogólnie ja tam każdego bardzo lubię, więc... Ale z Wiką wydaje mi się, że mam najlepszy kontakt, bo pamiętam, że Wika pierwsza była po rozstaniu i ja... Miesiąc później byłam po rozstaniu i pamiętam, że my się spotkałyśmy, siedziałyśmy na kanapie i obie płakałyśmy razem do poduszki. No więc wydaje mi się, że z Wiką wtedy złapałam taki najlepszy kontakt i razem się wspierałyśmy. Mogłyście liczyć faktycznie, tak. I każda drugą rozumiała. Dokładnie. I Wika była miesiąc wcześniej, więc ona też mi dawała jakieś rady, które mówiła, że poczekać i w ogóle. I faktycznie te rady, które mi Wika mówiła, to się później sprawdzały, więc tutaj dużo mi pomogła w tym. No ale pamiętam to do dziś, że siedziałyśmy i płakałyśmy wieczorami. Ale widzisz, po każdej burzy wychodzi słońce. To prawda, no czas leczy rany. Mam wrażenie, że z tej starej ekipy masz bardzo dobry kontakt wciąż z Werką, z Frizem. Widziałam cię na tych wszystkich relacjach tak, z Baby Shark. Tak, właśnie z Werką mam najlepszy kontakt z całej jakby ekipy. Spotykamy się też właśnie jakby poza kamerami. No i z Werką w sumie od samego początku, ja się tylko wprowadziłam do domu ekipy, to miałam najlepszy kontakt i tak w sumie pozostało. Wiemy, że Werka jakiś czas temu została mamą. Jaką mamą jest twoimi oczami? Wspaniałą. Ja byłam raz właśnie z Werką i z Majusią na spacerze i byłam po prostu jakby przeszczęśliwa, jak widziałam Werkę, jak ona się cieszyła i nawet jak byłyśmy razem w restauracji, to Werka poszła na chwilę do toalety i ja zostałam z Majusią i ja pilnowałam, ale tak się bałam, bo ja nie miałam nigdy do czynienia z niemowlakiem, bo ja nigdy nie, ja jestem jedynaczką i w mojej rodzinie nie było nigdy takich małych dzieci i ja byłam taka troszkę przestraszona, ale Werka mi wszystko powiedziała. Nie, ogólnie wspaniale się patrzy, jak ja widzę, jak Werka
patrzy na Maję z taką miłością, no wspaniałe to jest. A twoim zdaniem Maja jest bardziej podobna do Karola czy do Weroniki? Szczerze, jak widziałam pierwsze zdjęcie, chyba to było na odcinku z Tajlandii, jak było USG, to mówię do Werki, że to jest sam Karol, że to dosłownie wygląda jak Karol. Ale teraz, szczerze, wydaje mi się, że to jest mieszanka, że Maja się ogólnie zmienia co chwilę i wydaje mi się, że teraz bym dała takie pół na pół, bo nie widzę w 100% ani Karola, ani Werki, tylko tak pomieszane. Weronika swego czasu przeszła operację piersi. Wiemy, że ty też masz to za sobą i zastanawiam się, czy wymieniałyście się doświadczeniem, czy radziłaś się w tej kwestii? Znaczy, pamiętam, że mówiłam po prostu Werce, że będę mieć operację i później jak już miałam operację, to Werka do mnie zadzwoniła właśnie, jak się czuję, jak tam było i właśnie to było bardzo miłe z jej strony, że zadzwoniła i właśnie tak mnie wsparła. Więc ogólnie to tak tylko na samym początku, tylko poinformowałam, że to robię. Żałujesz? Cieszysz się? Jak się teraz czujesz po tej zmianie? Cieszę się, nie żałuję na pewno. Wydaje mi się, że to jest dobra zmiana na plus. Chciałam zrobić tę operację, zrobiłam i jestem zadowolona. A miałaś spore obawy? Czy jednak ta chęć zrobienia tego przyćmiła wszystko? Szczerze, trochę się obawiałam tego, że to była moja pierwsza operacja pod narkozą. Nigdy w życiu nie miałam operacji i też nie miałam nawet kroplówki w życiu, więc to było dla mnie dość takie nowe, ale dobrze to wszystko przeszłam i wydawało mi się, że będzie znacznie gorzej, jeżeli chodzi o ból i o to wszystko, a ja 3 dni chyba po operacji zaczęłam już odkurzać. No. Szybka rekonwalescencja. Tak, szybko. Po tygodniu ja już byłam w 100% sprawna, tylko pamiętam, że mi na samym początku trudność sprawiała jazda autem, bo właśnie troszkę mnie bolało, ale tak to robiłam wszystkie czynności. Też ręce mogłam do góry podnosić, gdzie słyszałam, że dużo dziewczyn nie może, a ja od razu po operacji pamiętam, że miałam szafkę z rzeczami i z kurtką na górze i po prostu podniosłam ręce i zdjęłam kurtkę, a pielęgniarki tak na mnie oczami, że rzeczy mnie nie boli. Ja mówię, że nie czuję nic. Pytanie, czy planujesz jeszcze jakiekolwiek poprawki w swoim ciele, czy to na razie koniec? Wydaje mi się, że koniec. Znaczy, jeżeli chodzi o operacje plastyczne, to nie planuję nic takiego. Może coś z medycyny estetycznej, ale póki co też nie planuję. A miewasz kompleksy? Czy masz? Może to jest... Wydaje mi się, że każdy ma kompleksy, ale szczerze jakoś teraz w ogóle nie jestem nimi jakoś przejęta i nie zwracam na nie uwagi. Jesteś piękną kobietą, więc tu postawię kropkę. I co? Na koniec, jak zwykle, szybkie strzały. Czy jesteś gotowa? Tak. Wersow czy frizz? Werka. Góry czy morze? Morze, zdecydowanie morze. Z kim z show biznesu albo z kim z influencerów pojechałabyś w Bieszczady? Z Przemkiem Pro. Doda czy Edyta Górniak? Doda. Dlaczego? A wydaje mi się, że jest taką ikoną. One night stand, tak czy nie? Nie. Marcin Dubiel czy Kacper Błoński? Marcin Dubiel. Fame MMA czy High League? Teraz w sumie Fame MMA. Najpiękniejsza Polka? Jest bardzo dużo najpiękniejszych Polek, ale tak mi pierwsze co do głowy przyszło to właśnie Werka. Kto był twoim idolem w dzieciństwie? Justin Bieber. I kolejne, Justin Bieber czy Maciej Musiał? Justin Bieber, zdecydowanie. Najgłupsza plotka na twój temat? Wydaje mi się, że teraz bardzo często widzę jakąś plotkę o drużynie koszykarskiej. Ja nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, więc wydaje mi się, że jest najgłupsza. I ostatnie, zdrada. Czy wybaczyłabyś? Nie ma opcji. Jeszcze na koniec, czy pokażesz nam swoją tapetę w telefonie? Musiałam o to zapytać. Nie mam problemu. Moja tapeta jest dość taka prosta. Stay positive. Tak, nie mam żadnego już zdjęcia. Na razie mam taką zwykłą. Paulina, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Życzę ci wszystkiego dobrego. Ja również. I co? Mam nadzieję, że do kolejnego spotkania. O, dziękuję bardzo.